Będzie co chwalić, będzie co krytykować i się okaże, że oboje chcą być pod oknem, no to będzie trochę lipa. Nie ma takiej ilości szaf, których nie da się wypełnić. Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na moim kanale YouTube'owym, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Agnieszka Konieczna i jestem architektem wnętrz. Dzisiaj kontynuujemy serię, która bardzo Wam się spodobała, bo to dopiero trzeci odcinek, a dwa poprzednie mają już ponad 50 tysięcy wyświetleń każdy, więc no mogę Wam spokojnie powiedzieć, że to będzie staple, to będzie stały punkt programu na tym kanale, skoro tak bardzo te filmy Wam się podobają. I oczywiście bardzo za to dziękuję, bardzo cieszę się, że trafiłam w Wasze gusta. No i co to jest za seria, bo właściwie tego nie powiedziałam. Chodzi o metamorfozy telewizyjne, dokładnie komentowanie tych metamorfoz i wszelakich programów wnętrzarskich. Jak zawsze, cele są inne niż po prostu, żeby to skrytykować dla samej krytyki, więc szybko przypomnę, główne cele są dwa, czy ja pokazałam dwa, tak? Trójkę wybierz pani. Główne cele są dwa. Po pierwsze, chodzi o to, żeby wytłumaczyć, jakie są różnice pomiędzy tym, co pokazuje telewizja, a tym, jak faktycznie wygląda współpraca z architektem wnętrz, bo oczywiście my wiemy, że to nie jest dokument, tylko program telewizyjny, ale jako, że w programach występują prawdziwi architekci i projektanci wnętrz, no to można się nabrać, że to podobieństwo jest większe niż faktycznie jest, a czasem jest tak, że tego podobieństwa prawie w ogóle nie ma. A druga rzecz, to będziemy przyglądać się projektowi wnętrz z tego właśnie programu, po to, żeby przemycić trochę merytorykę wnętrzarską. Jeżeli chcecie, czy jako inni architekci wnętrz, czy jako osoby niezwiązane z tą branżą, po prostu podejrzeć różne fajne rozwiązania, to jak najbardziej dzisiaj też o tym pogadamy. Pokażę Wam, omówię to, co w tych wnętrzach zaprojektowanych w programie według mnie jest najfajniejsze i te rzeczy, które mogą się potencjalnie okazać mało praktyczne. Także takie są cele programu i zaczynamy! Dzisiaj omówimy sobie program, który nazywa się Pomysłowe Projekty i bezpłatny dostęp jest między innymi do odcinka pierwszego sezonu trzeciego i to sobie dzisiaj omówimy. Nazywam się Iwona Durka i jestem architektem wnętrz, ale nie zawsze tak było. Kilka lat temu postawiłam wszystko na jedną kartę i poszłam na studia inżynierskie. Teraz jestem tu z Wami, żeby zmieniać wnętrza Waszych domów i mieszkań. Fajnie, że mamy prowadzącą w programie, która rzeczywiście zajmuje się architekturą wnętrz. Myślę, że jest to dość standardowe, ale fajnie, że w ogóle się przedstawiła na początek w ten sposób. Ten wątek, że nie zawsze tak było, to trochę zostawił mnie w zawieszeniu, no bo domyślam się, że to jest jedna z tych historii pod tytułem Rzuciłam korpo, co absolutnie nie mam nic przeciwko, ale jakby zostało to urwane, więc no tak dziwnie. Jak wiecie, o co w tym chodzi, to dajcie mi znać w komentarzach. W każdym odcinku programu przedstawiam uczestnikom dwa projekty pomieszczenia, które ma ulec przemianie. Dzięki temu bohaterowie będą mogli wybrać pomysł, który spodoba im się najbardziej. Do wydania mam maksymalnie 12 tysięcy złotych, więc muszę zaproponować projekty, które są nie tylko pomysłowe, ale też mieszczą się w ograniczonym budżecie. Okej, czyli mamy bardzo konkretną strukturę programu pod kątem budżetu, bo zawsze to jest 12 tysięcy złotych. Domyślam się, że niezależnie od zgłoszenia, ale pewnie przyjmują takie zgłoszenia uczestników programu, które są realne w takich pieniądzach. No pewnie połowę mieszkania za to nie dałoby się wyremontować, więc po prostu biorą takich uczestników, którzy mają realne oczekiwania takie do wyremontowania pomieszczenia, które można za tą kwotę zrobić. Tutaj pracujemy z wnętrzem, które ma już podłogę, ma już otynkowane ściany, ma jakieś drzwi wstawione, więc nie musimy się przejmować taką typową robocizną i tymi materiałami podstawowymi, no ale wszystkie meble i oświetlenie to jednak no, paręnaście tysięcy na jedno pomieszczenie to jest takie absolutne minimum, żeby rzeczywiście ono było ukończone, umeblowane. Także 12 ciężko. No i drugi element programu, który jest mega charakterystyczny, to to, że pani architekt
przygotowuje dwie wersje. Ile? To jest mega ciekawe. Myślę, że to jest takie urozmaicenie typowo pod program, pod telewizję, po to, żeby gdzieś tam można było w domu komentować, co się komu bardziej podoba. Natomiast w prawdziwym życiu 95% architektów wnętrz proponuje jedną wersję i potem wdraża się ewentualne poprawki, jeśli jest taka potrzeba. Oto dzisiejsi bohaterowie. Mam na imię Kinga, mam 37 lat. Z zawodu jestem nauczycielem wczesnoszkolnym, pracuję z małymi dziećmi. Poniekąd też jest to moją pasją, ponieważ bardzo lubię dzieci i lubię spędzać z nimi czas. Wymyślać im zabawy, patrzeć jak rosną i ogólnie... No, uwielbiam swój zawód, tak? Mam na imię Marcin, mam 39 lat. Na co dzień zajmuję się sprzedażą sprzętu multimedialnego i również bardzo lubię swoją pracę. Mieszkamy w Wołominie. Mamy dom rodzinny po moich rodzicach. Chcemy wyremontować pokój bliźniaków. Z racji tego, że mamy tutaj dość małe podwórko, oni spędzają tam bardzo dużo czasu. Mają różne pasje, różne pomysły. Ja tutaj w pokoju chciałbym, żeby było tak przytulnie, tak w miarę jakby... Tak ciepło, jakby to powiedzieć. Ale tutaj w tym momencie tego jakby nie czuję. Jest tak sucho troszeczkę. Okej, od teraz na nieprzytulne wnętrza mówimy, że są suche. Spoko określenia, nigdy tego nie słyszałam. Ciekawe, czy to wymyślił wtedy na poczekaniu, czy rzeczywiście tak się mówi w jakichś kręgach. W każdym razie, mamy tutaj do zrobienia pokój bliźniaków, którzy zaznaczają to, że są mocno różni, szczególnie charakterologicznie, że podobają im się różne rzeczy, że oboje się interesują piłką nożną, że chcą, żeby to pomieszczenie, ich ten wspólny pokój był ciepły. Nie no, Kinga, widać twoją kobiecą rękę. Lubię takie pastelowe kolory, ciepłe kolory i taką, żeby tak przytulnie było. Czy to oznacza, że chłopcy też lubią przytulne wnętrze? Tak, tak, lubią przytulne wnętrze. Jasne meble, widzę, królują. Salon wcześniej był na górze i był bardzo ciemny, bardzo brązowa, ciemna ściana i dlatego troszeczkę tutaj chcieliśmy czegoś innego, chcieliśmy to rozjaśnić. No dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Zapraszamy. Może zapraszamy do kuchni? Dobrze, chodźmy. Fajnie, że w ogóle jest omawianie i chodzenie po domu, po wykończonych wnętrzach mieszkańców, którzy są z nich zadowoleni. Mamy tutaj coś w stylu skandynawskiego. Jasne kolory takie pastelowe plus biel plus drewniana podłoga. Wcześniej były tam jakieś ciemne meble, które się bardzo nie podobały. No i charakterystyczne jest to, że mamy dużo ozdób, dużo jakichś takich bibelotów, które no, nadają tą przytulność, powiedzmy, bo myślę, że to najbardziej jest odpowiedzialne za ten efekt akurat w tym przypadku. Cześć chłopaki! Iwona? Patryk. Patryk, w żółty Patryk. Kuba. Kuba w zielonym. Żółty Patryk, Kuba zielony. No ale są do siebie mega podobni. No chłopaki, to powiedzcie mi, jaki jest wasz nowy wymarzony pokój? Białe ściany na Aha. pewno, sporo by było. Inne meble. Dobrze, inne meble. No, trochę inne meble, trochę większe biurko, bo to trochę za małe. Teraz idziemy do 7 klasy, jakby potrzebujemy trochę więcej jakby na to miejsca. Łóżka. Lubicie tak spać blisko siebie? No lubimy, ale możemy też oddzielnie, nam to obojętnie. Tak. Okej, czyli mamy pierwsze podejście do zbierania wytycznych. Fajnie, że mieszkańcy, mimo że mają po 13 lat, zostali też do tego zaangażowani, bo często to po prostu rodzice się wypowiadają za dzieci. No i jest to normalne, aczkolwiek od tych dzieci bezpośrednio też można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i tutaj mamy główne wytyczne takie, że chcą większe biurka, że generalnie nowe meble. Chcą, żeby było jasno, tak się domyślam, bo padło hasło białych ścian. No i żeby łóżka były rozsunięte. Z takich mniej oczywistych rzeczy chcą, żeby w pokoju dalej było dużo wolnej podłogi, żeby no, nie zagracić tego pomieszczenia, nie zagospodarować go zbyt ciasno, tylko żeby mogli dalej w tym pomieszczeniu grać w piłkę. Co w sumie... Krzyż na drogę, ale spoko. Pomieścicie się? No musimy, nie ma wyjścia. To ciasno, ciasno. Aj. To jest taka realizacja w stylu industrialnym. Co wy na to? Mi się mega podoba, na mnie bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No. A jakbyśmy jeszcze do tego dorzucili cegłę? Też fajnie. Cegłą to ładnie wygląda. A taki loftowy styl bardziej wchodzi. Według mnie tak. Cegła mi się z loftem kojarzy. Ja bardzo lubię właśnie takie cegły. Teraz pokażę wam przykład pokoju w stylu skandynawskim.
fajne. W porządku. Okej, okay, mamy za sobą scenę, w której pani architekt pokazała swoje wcześniejsze projekty, żeby klienci mogli powiedzieć, czy im się podobają, czy też nie. Oczywiście wszystkie się podobały. No i gdzieś tam nadało to kierunek projektowi, który przygotuje dla nich. Zazwyczaj w prawdziwej, nietelewizyjnej współpracy prosi się klientów o to, żeby sami znaleźli sobie w internecie inspiracje, które im się najbardziej podobają. I to o tyle ma sens, że najczęściej klienci sami z siebie to po prostu wcześniej robią i gdy dochodzi do współpracy z nami, to pewnie już coś mają przygotowane, bo no chcąc nie chcąc są jakieś poszukiwania w internecie co do tego, co właściwie teraz jest modne, co można dostać w sklepach, jakie są opcje, jakie są style, jakie są fajne kolory, co można podejrzeć, jeśli chodzi o meble i tam jakieś inne rozwiązania, więc no to jest całkiem normalne, że jeszcze przed współpracą większość klientów gdzieś tam szuka sobie inspiracji, żeby pokazać właśnie profesjonaliście, co im się podoba. No i co ważne, to nie musi być tak, że te inspiracje są z czegoś portfolio, bo zdarzało mi się, że ktoś... Kurczę, miałam jakiegoś takiego klienta, który... Już nie pamiętam, jak to wyszło, ale tak... Taki był nieswój, w sensie miał takie wyrzuty sumienia, że te inspiracje, które mi wysłał, nie są z mojego portfolio. Tak jakby bał się, że ja się obrażę, to, ale absolutnie nie ma o co się obrażać. Chodzi o to, żeby widzieć kierunek, w którym mamy iść. Skoro się do mnie ktoś zgłosił, to znaczy, że podobają mu się moje projekty i jakby nie musi udowadniać tego, zbierając inspiracje tylko z mojego portfolio. Choć gdzieś tam wiadomo, że jeżeli znajdziemy inspiracje w czyimś portfolio, no to jest to logiczne, że ta osoba przyjmie to zlecenie i zrobi coś podobnego. Jeżeli zbieramy z jakiejś innej firmy, na przykład spójnie z jednej firmy inspiracji, potem idziemy z tym do kogoś innego, no to może być taki dysonans, że okej, no skoro najbardziej Państwu się podobają projekty tego konkretnego architekta, czy tam tej konkretnej pracowni, to co my tutaj robimy? Więc to absolutnie nie jest jakiś grzech, ale no może trochę zastanawiać i dziwić. W pierwszej mojej propozycji umieszczę łóżka po prawej stronie od wejścia, a biurka po lewej. W drugim układzie funkcjonalnym zamienię to. Łóżka pójdą na lewo, a biurka na prawo. Pamiętam również o tym, żeby na środku pomieszczenia zostawić dużo miejsca i przestrzeni dla chłopaków, bo to są bardzo aktywne dzieci. Czyli mamy tutaj przedstawienie, układ funkcjonalny plus na razie taki moodboard materiałów. Myślę, że fajnie się to zapowiada. Jeśli chodzi o układy funkcjonalne, to one są jak najbardziej ok. To pomieszczenie jest tak duże, że naprawdę tutaj jest dużo opcji do wyboru. Fajnie, bo mamy okna po jednej stronie, po drugiej stronie mamy drzwi niemalże na środku, więc po prostu możemy kombinować jak tylko chcemy. To, co mnie by osobiście kusiło i nie było o tym rozmowy, więc może po prostu gdzieś tam była rozmowa poza kamerą i bliźniaki stwierdzili, że im to jest niepotrzebne do niczego, ale ja bym się zastanowiła nad takim chociaż symbolicznym oddzieleniem dwóch stron tego pokoju. W takim sensie, żeby każdy z nich miał jakieś minimum prywatności. Niekoniecznie, żeby ta stylistyka po dwóch stronach była inna. Może to być jak najbardziej spójne, ale myślę sobie, że chociażby jakiś ażurowy regał, w sensie regał po prostu stojący pomiędzy chociażby biurkami, gdzie układamy książki, układamy jakieś podręczniki szkolne, zeszyty, zabawki, whatever. Ale to, że on jest przezierny, jakby nie sprawia, że to wygląda jakby to była ściana. Nie zamyka tej przestrzeni tak hardkorowo, ale gdzieś tam daje takie poczucie, że okej, to jest moja strona, a to jest strona mojego brata. I tak samo łóżka bym gdzieś tam rozdzieliła, żeby były jedne po jednej stronie pokoju, a drugie po drugiej stronie. Bo o ile teraz super i może im to nie przeszkadzać, że są w jednym pokoju, to obstawiam, że w ciągu najbliższych lat może im się to zmienić. Skoro mają 13 lat,
to pewnie za 2, 3, 4 lata już będą prosili o tę prywatność, będą czasem się kłócić pewnie i tak dalej. Nie będą chcieli ze sobą spędzać całutkiego czasu, jaki mają. Także takie odgrodzenie, chociaż wizualne, symboliczne, myślę, że byłoby tutaj na plus. No ale nie padł ten temat, więc nie będzie odgrodzenia. Pierwsza moja propozycja dla Was to pokój w stylu industrialnym. W tej propozycji łóżka dwa, oddalone od siebie, odseparowane komodą, staną na prawo od wejścia. Po drugiej stronie będzie bardzo długi blat oraz szafa. Inspiracją dla mnie był właśnie styl industrialny. W tym stylu mamy ścianę wykonaną z cegieł. Meble będą czarne, ale również akcenty drewniane. Całość będzie wyglądać tak. Wow. Mama, nie za ciemno. Nie, absolutnie. Przepięknie. Wygląda to bardzo fajnie. Taki typowy styl industrialny rzeczywiście. Jedyne co, to wydaje mi się, że to pomieszczenie wyszło dość ciemno. Ono jest duże, więc to spokojnie udźwignie. Aczkolwiek tak odniosłam wrażenie, że raczej wszystkim osobom w tej rodzinie podobają się jasne wnętrza. Więc tak, no to jest moja jedyna uwaga tutaj. Też zastanawiałabym się nad tym, że biurko jest na zasadzie jednego blatu dla obojga braci. Podejrzewam, że w którymś momencie będą chcieli sobie wykleić linię. Ja bym tak zrobiła z moją siostrą. Gdzie jest która strona i to drugie nie może ani o milimetr przekroczyć. No ale może to akurat nie ich case. Miejmy nadzieję. Druga moja propozycja to zwariowany pokój w stylu plażowym. Tu układ funkcjonalny jest zupełnie odmienny niż w poprzednim projekcie. Łóżka znajdują się na lewo od wejścia. W rogu stanie bardzo duże narożne biurko, duża szafa, a tu taki sprzęt sportowy, drabinka do podciągania się i do ćwiczeń. Inspiracją dla mnie było morze i sporty wodne. Będzie dużo bieli, drewna i dominujący niebieski, błękitny kolor. Zaczniemy od tej ściany na prawo od wejścia. Będzie w tym projekcie ona wyglądała tak. No, ładnie. Ale fajny taki plażowy właśnie. Tutaj to fajne te... Chyba mi bliższy. Zupełnie coś innego. Projekcie, zupełnie co innego, ale bardzo fajnie. Również bardzo fajny projekt. Druga strona. Uwaga. O Jezu, jak pięknie. Cudo! No. Te palety jak fajnie wyglądają. No to właśnie te palety, to tak fajnie. Tak nowocześnie. I jeszcze ta fajna taka rączka tutaj. Jeszcze będzie poświetlana. To będzie neon! Wow. Ja chyba faktycznie podejmuję decyzję i to jest styl plażowy. Patryk? Plażowy. 100% plażowy? Tak. Cieszę się bardzo. Została przedstawiona druga opcja, mianowicie w klimacie plażowym i ona też jest bardzo fajna. W ogóle wizualizacje tutaj są na wysokim poziomie i estetycznie w ogóle te projekty myślę, że są naprawdę fajne i mi osobiście się podobają. No właśnie pod kątem estetycznym, pod kątem praktycznym. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Natomiast wizualnie wygląda to fajnie, świeżo. Ta druga wersja jest dużo jaśniejsza, więc wcale nie jestem zaskoczona tym, że ostatecznie została wybrana. No i widać tam meble z Ikei i użycie palet do tego, żeby zbudować podstawę łóżka. Nie wiem, czy to tak musiało być ze względu na budżet. Podejrzewam, że to miało być po prostu fajne, bo mamy do czynienia z pokojem chłopaków, ale no będę się nad tym znęcać za chwilę. Ja wnętrzarz widzę w tym genialny element do tworzenia mebli. Na pewno nieraz widzieliście meble ogrodowe albo balkonowe wykonane z palet. Tym razem ja pokażę Wam, jak wykonać łóżko, a tak naprawdę dwa łóżka z takiej palety. One jest w bardzo określonych wymiarach. To jest 120 na 80 cm. I w tym przypadku brakuje nam kilku centymetrów, żeby umieścić tutaj łącznie 6 palet, jedna obok drugiej. Dlatego za chwilę będziemy ustalali z chłopakami, jak dociąć paletę, żeby stworzyć jeden długi ciąg, na którym pojawią się materace. Takie palety dekoracyjne kupicie w każdym markecie budowlanym i występują w dwóch wymiarach. 80 na 120 cm oraz 25 na 25, takie małe. Zrobimy z nich stoliki nocne. I ostatnia paleta się nam nie zmieści. Nie ma szans. Ile nam brakuje? Myślę, że około 10-8 cm nam brakuje.
No dobrze, ale jak przytniemy tutaj 8 cm, to stracimy klocek, który jest pod parciem. Okej. Okay. O to się nie martw, bo ten klocek przesuniemy w to miejsce i podparcie zostanie. No tak, przynieśmy materacę i zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Okay. Zależy mi, żebyśmy położyli materacę na dwóch krańcach tej konstrukcji, bo pomiędzy nimi pojawi się taka szczelina. Te przerwy będą zgubne dla nas. Tutaj musimy je jakoś zabudować i za chwilę to określimy. Super. I tutaj moim zdaniem jest najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o praktyczność tego całego wnętrza. Bo ładnie to wygląda na wizualizacji, ale tak, po pierwsze palety. Z tego co wiem, to one nie są szlifowane, tylko to jest drewno, które można przejechać po nim ręką i zostaje drzazga. Pani architekt tutaj użyła określenia palety dekoracyjne, więc może są wersje oszlifowane ze względu na to, że palety parę lat temu były popularne, żeby z nich budować meble, takie DIY tego typu, więc może wprowadzili do sprzedaży takie palety bardziej przyjazne DIY-om, ale no, nawet jeśli, wyobraźcie sobie, ile tam będzie kurzu pod spodem, bo mamy aż 3 poziomy desek poziomych, które będą zbierały kurz, roztocza kurzu, które tworzą kurz, karmią się niestety ciepłymi miejscami z naskórkiem ludzkim. Wiem, że to jest obrzydliwe, ale takie są fakty, więc zawsze w okolicach łóżka, tam gdzie pościel, jest ich najwięcej, więc po prostu na tych paletach będzie mnóstwo kurzu i to trudno dostępnego, bo ten, który jest najbliżej krańca łóżka, no to spoko się przejedzie ścierą i będzie po temacie. Ale ten, który jest w głębi, no to już jest naprawdę kiepskie do mycia. A tak tylko przypominam, że uczulenie na kurz to jest chyba jedno z najbardziej powszechnych. Kolejna sprawa jest taka, że wychodzi na to, że jeden z bliźniaków będzie spał z głową bardzo blisko grzejnika. To jest takie trochę średnie. Kombinowałabym, żeby może jednak mu tą poduszkę przekręcić i jakoś tam na przykład na tym środku zamiast takiej półki może tam zrobić jakąś taką pufę wyższą, jakieś takie tapicerowanie dosłownie na 10 cm, nawet na kilka centymetrów więcej niż ma materac, żeby te poduszki mogły być na środku i się zatrzymywać na tej pufie. Ale no to nie wyglądałoby to idealnie, ale tak średnio sobie wyobrażam spać z głową jeszcze wzdłuż łóżka, jaki jest grzejnik i ktoś lubi, jak mu jest ciepło. To pół biedy, kiedyś tak spałam i mi osobiście było ok. Natomiast przy głowie tutaj jest informacja o tym, że będą obudowy grzejników. Podejrzewam, że głównie ze względu na to, że te grzejniki po prostu nie są zbyt piękne. To może sprawić, że komfort spania przy grzejniku będzie większy, ale z drugiej strony, jak mamy tak duże pomieszczenie, no to znowu te obudowy grzejników trochę zmniejszą skuteczność tych grzejników, więc nie wiem, czy im tam nie będzie zimno. I nie będzie takiego efektu, że jeden z nich śpi z głową przy grzejniku, jest mu gorąco w nocy, a z kolei generalnie całe pomieszczenie jest raczej chłodnawe. Zobaczcie, w jaki prosty sposób można zrobić mebel. 4 mini palety i gotowe. Najistotniejszą rzeczą jest to, że to jest prawdziwe drewno. Nie żadna płyta pliśniowa, płyta meblowa z formaldehydami i innymi szkodliwymi dla nas substancjami. To jest prawdziwe, zdrowe dla naszego organizmu drewno. Prawdziwa sos. Powiedzcie mi, bo ja nigdy się do mnie interesowałam, czy to rzeczywiście jest tak, że formaldehydy są w meblach w takich ilościach, które są szkodliwe dla zdrowia pod kątem tego, że po prostu w pomieszczeniach w domu ma się takie meble? Czy to jest na zasadzie, że dawka czyni truciznę i po prostu to jest niezdrowe, żeby w produkcji mebli być bez jakichś maseczek, a potem już jest okej. Okay. Powiedzcie mi, jak to jest, bo nie jestem pewna. Tutaj rzeczywiście no, jest drewno lite, jest sosna, aczkolwiek czy to nie jest czymś zaimpregnowane, co jest nie do końca zdrowe i tak dalej, to też nie mam pewności. Po prostu się na tym nie znam, więc jeżeli wy macie wiedzę na ten temat, to
doedukujcie mnie w komentarzach, bo bardzo chętnie się dowiem. Myślę, że to jest duży, szeroki temat i tutaj takie, no mamy zalążek tego tematu, ale nie ma tutaj za dużo o tym powiedziane, więc jeżeli macie wiedzę, macie na przykład jakieś źródła, macie linki do różnych badań, do jakichś takich statystyk, informacji, które są na 100% rzetelne, to wbijajcie w komentarze. Chłopaki przyklejają tapetę, wstawiają szafę, montują listwę ozdobną nad łóżkiem i zawieszają telewizor. Finał już blisko. Dobra. Pięknie. Wow, mega. Pięknie. Chciałabym mieć znowu 13 lat i mieć taki pokój. No dobra, chłopaki. Wszystko gotowe. Jest pięknie, jak zwykle. Ale oczka to macie takie już malutkie, zmęczeni jesteście. Popracowaliśmy tutaj. Dzięki, uciekajcie. Lecimy. Pa, do następnego. Pa, do następnego. Pa. Do następnego. Cześć. Cześć. Pokój wyremontowany, prawie wszystko gotowe, brakuje jedynie dodatków i właśnie tym zajmę się teraz. Mariusz i Szymon przykleili już wcześniej do ściany różnego rodzaju deski. To jest niegłupie, że je przykleili, bo właśnie zastanawiałam się nad tym, widząc na wizualizacjach te deski, czy one nie będą tylko zawieszone i w efekcie jak chłopaki będą grać w piłkę w pokoju, to one nie będą wiecznie spadać. Także to jest dobra wiadomość. Pokój plażowy, czyli kolor błękitny na ścianach w połączeniu z bielą. Na tle koloru błękitnego dekoracje ścienne, deski wake'owe, fajny gest w postaci ledonu. Do tego łóżka z palet, które podkreślają surowy i luźny charakter tej stylizacji. Na oknach rolety bambusowe, które kojarzą się właśnie z tą stylistyką plażową. Duży blat roboczy dla chłopców, jest ich dwóch, uczą się w domu. Malutki kącik do organizacji, czyli tablica ścienna i kilka półek. To wszystko na tle tapety, która również nawiązuje stylistyką do naszej tematyki, czyli morze i fale. A tutaj szafa, czyli strefa przechowywania. Taka duża szafa na pewno pomieści wszystkie ubrania chłopaków. No i drabinka, na której będą mogli ćwiczyć i trochę wyżywać się i oddawać energii. Podsumowując to, jak wygląda końcowo pomieszczenie po metamorfozie, myślę, że pod kątem estetycznym jest bardzo ładne. Bardzo podoba mi się ta tapeta w fale. Jest taka typowo dziecięca, ale nie jakaś infantylna. Myślę, że przeżyje ładnych parę lat, zanim chłopaki będą się wstydzić, że takie coś mają w pokoju. Nie mam niczego na myśli, ale wiecie, o co chodzi, że jeżeli małemu dziecku się robi pokój typowo dla mojego dziecka, to ono szybko z tego wyrasta i potem chce remontu, nie? Więc tutaj myślę, że to jest takie bardziej typowe dla nastolatka, że to jest klimat dla nastolatków, a nie dla dzieci, więc pod tym względem dłużej wytrzyma i dłużej się będzie na pewno podobać i no jest bardziej adekwatne do ich obecnego wieku. Nie jestem super fanką tego, że biurka są na zasadzie narożnika, bo jedna osoba będzie na wprost okna, gdzie będzie dużo światła, a druga osoba będzie bokiem i to tak bardziej w rogu, gdzie będzie ewidentnie mniej światła. Jeżeli chłopaki mają różne preferencje, jeśli chodzi o to, jak dużo mają światła przy biurku, chociaż no w tym wieku może jeszcze nie mają wyraźnych preferencji, ale jeśli mają i się okaże, że oboje chcą być pod oknem, no to będzie trochę lipa. Więc tutaj, no to jest taka rzecz, którą bym omówiła z klientami. Możliwe, że to zostało omówione, tylko nie zostało pokazane. W każdym razie gdzieś tam, no ten komfort siedzenia przy jednym i przy drugim stanowisku będzie po prostu różny. O tym, że te łóżka z płyt mogą się średnio sprawdzić, już mówiłam, że ten kurz, że ta głowa przy grzejniku. Nad tymi łóżkami mamy część ściany, najpierw białą, a część niebieską. Jakby fajnie to wygląda. Jest to też oddzielone taką deseczką, więc nie wiem, czy jakiś płotek to imituje, czy jaki tutaj był zamysł. Natomiast no, bliżej łóżka jest, z tego co rozumiem, po prostu ściana pomalowana białą farbą. Więc gdyby to odwrócić i niżej byłby niebieski, a wyżej byłby biały, co byłoby niezgodne z lokalizacją nieba, ale może dałoby się to jakoś ograć. Może mogłoby być niebo i wyżej białe na zasadzie chmury i taki odcięty na zasadzie
fali wykańczającej chmurę. Wiecie, o co mi chodzi? No jakoś z tym pokombinować. To wtedy na tym niebieskim nie byłoby widać brudu i gdzieś tam jakichś takich obtarć w związku z tym, że po prostu chłopaki pewnie czasem będą siedzieć na tym łóżku, opierać się. No i zawsze ściana w pobliżu łóżka się po prostu niszczy, brudzi i tak dalej. Więc ten biały akurat w tym miejscu będzie najmniej praktyczny, także pokombinowałabym właśnie z odwróceniem, z tymi chmurami może. Coś by się tam na pewno dało wymyślić. Tak wyglądał pokój wcześniej, a tak teraz. Chłopaki, zobaczcie. Zobaczcie, co tu jest. Tak, komu trzeba podziękować? Czy sprawdźcie wygodne łóżka? No, chłopaki na łóżko. A właśnie, który oni są w szoku. Oni ja po prostu... Wiem. Jakie wygodne. Ciekawe, gdzie teraz pies się wciśnie. Pies ma poduszkę. A jak neon, chłopaki? Wieczorkiem jedyne światło tak. I mega, będzie klimacie. No. Będziecie mogli kontrolować natężenie światła. Pilotę? Tak. No po prostu... Zaś jak świeci. Kombinowaliśmy, żeby ich trochę wygonić z salonu, a teraz chyba będziemy kombinować, chyba będziemy, żeby ich z pokoju. Żeby oni dokładnie. Nas żeby trochę. Wciśniemy się, mama do jednego, ja do jakie drugiego. Jakie oświetlenie w ogóle? Tapeta jaka. W ogóle. Czegoś takiego to się nie spodziewa. Ja, zobaczcie, jakie macie biurka kolosalnie wielkie. Usiądźcie może przy nich. Zobaczcie, czy wam wygodnie. Ale jakie kozackie, dużo miejsca, fajnie, no rewelacja. To moje biurko. Chłopcy, co sądzicie? No rewelacja, a ja pierdzielę. No i tak oto doszliśmy do końca. Z ostatnich myśli, jakie mam, to chciałam wam powiedzieć, że po pierwsze, bambusowe rulety mogą się podobać lub nie. Pamiętajcie, że to jest rzeczywiście zrobione z bambusa, więc jeżeli gdzieś tam będziecie mieć problemy z pleśnią na ścianie, to ta pleśń też przejdzie na tą bambusową ruletę, bo to nie jest jakiś poliester, to nie jest plastik, tylko to jest... źródło matki natury, więc no ja nie mówię, że to jest coś negatywnego, ale warto jest to mieć z tyłu głowy, bo zazwyczaj o roletach nie myślimy w ten sposób. Druga rzecz to jest ta szafa. Bardzo podobne szafy już tam były, tylko z jakimiś pojedynczymi kolorowymi frontami, więc ja miałam wrażenie, jak to pierwszy raz oglądałam, to wydawało mi się, że ta szafa już tam była, ale wydaje mi się teraz, że została wprowadzona, że została kupiona specjalnie na tą metamorfozę. Zastanawiam się, czy to było potrzebne, czy może nie wystarczyłoby wymienić tego jednego frontu albo wszystkich frontów w szafie, która już istniała. W każdym razie też mam taką myśl, że jest mało miejsca do przechowywania w tak ogromnym pokoju. Mamy co prawda te kontenerki IKEA-owskie przy biurku, więc no jakieś minimum na przechowywanie artykułów szkolnych będzie. Mamy tą szafę, w której pewnie zmieszczą się wszelakie ubrania, ale jeszcze no widziałabym trochę więcej miejsca, nie wiem, chociaż jakąś komodę, może jakiś regał, no tak cokolwiek. Mamy ogromne naprawdę pomieszczenie i trochę niewykorzystany jest ten potencjał. Wiadomo, w tej chwili może oni się mieszczą z taką ilością mebli, żeby wszystko pochować, ale no każdy, kto kiedykolwiek się przeprowadzał na przykład do większego mieszkania, gdzie było więcej szaf, ja to przeżyłam. Każdy, kto się przeprowadzał i myślał, dobra, teraz mam tak dużo szaf, że po prostu będę mieć mnóstwo miejsca, przeprowadzę się i będzie mnóstwo pustych półek i w ogóle, wow, już nigdy nie będę się o to przejmować. Moi drodzy, nie ma takiej ilości szaf, których nie da się wypełnić. I nie mówię tutaj, wiecie, o jakichś hardkorach, o uzależnieniu od kupowania i w ogóle, ale no po prostu... Ilość rzeczy rośnie, dzieci rosną, kupują kolejne rzeczy, może jakieś sprzęty sportowe, może jakieś nowe hobby. Ja bym im dała tam więcej miejsca do przechowywania albo chociaż zaplanowała ten pokój tak, żeby dało się coś dodać. Bardzo kusi mnie dalej ta koncepcja, o której wam powiedziałam na początku, czyli chociaż jakiś regał, który byłby... przezierny, czyli jakby z dwóch stron by miał dostęp. Bodajże Billy nazywa się taki regał w IKEA, taki na przykład 4x4. Można tam dokupować też szuflady, więc to też by było spoko. I wygląda to super i oni są zadowoleni i bardzo się cieszę z tego, że są zadowoleni. Zastanawiam się, jak ten pokój przeżyje próbę czasu i na ile będzie praktyczny, jeśli chodzi o sprzątanie, szczególnie tej okolicy łóżek, też
mamy te coś do gimnastyki. Taka drabinka tam wisi i też za nią jest biała ściana po prostu. Wiecie, to też będzie zaraz czarne, nie? A można by, bo tuż obok przecież są łóżka i jest ta niebieska farba, można by tą niebieską farbę zamiast tak odciąć, poprowadzić nad drzwiami i właśnie na tą ścianę, przed którą jest ta drabinka i ten cały zestaw ćwiczeń i już. I by nie było widać absolutnie każdej smugi i wszystkiego jak na białym. Myślę, że generalnie ten program moim zdaniem jest najlepszy ze wszystkich, które widziałam. Nie przekłamuję tego, jak wygląda współpraca. Wiadomo, no są tutaj pewne elementy, na przykład te dwie wersje, które są typowo telewizyjne, ale widzimy tutaj, że jest badanie potrzeb, że jest ta rozmowa, co się podoba, co się nie podoba, co tam ma być w tym pomieszczeniu. Jest trochę pokazany remont. Co prawda tam są jakieś rozmówki takie, że niby na śmieszne, ale nieważne. No i jest efekt końcowy. Myślę, że to jest taki program, który absolutnie nie szkodzi tej branży, co mówię z ogromną ulgą, bo w przeszłości bywało różnie. No i generalnie myślę, że warto. Warto coś takiego pooglądać, jeżeli chcecie się zainspirować pod kątem estetycznym. Pod kątem praktycznym się czepiałam. Myślę, że słusznie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy w ogóle te wnętrza Wam się podobały? Czy woleliście wersję industrialną? Czy też właśnie tą surferską? Dajcie znać w komentarzach, jak w ogóle ten odcinek i moje komentarze. Mój komentarz Wam się podobał. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Zawsze niedziela o 10:00. Pamiętajcie, że o gustach się dyskutuje. Do zobaczenia. Pa, pa. Przemycić trochę meroty... które no, można przyjechać ręką i może zostać... Jak to się nazywa? A druga rzecz to będziemy... A, o Jezu, skleiło mi się rzęs. Mamy tutaj coś w stylu skandynawskiego. Sorry.